warsztatu terapii zajęciowej wraz z instruktorami, z terapeutami pracowali przez 6 dni nad meblami. Tutaj widzimy ich dorobek. Jeszcze prace trwają, ponieważ dzisiaj jeszcze będą kończone, ale już możemy pokazać, co takiego zrobili. Pracowali w grupach. Może Pan powie kilka słów o tej pracowni? Tak, podzieliliśmy się na grupy, pierwsze zespoły. Każdy miał jakiś temat. Został wykonany stolik, taka ławeczka i wszystko. Jest to kompletnie w jednym stylu. Taka to było takie zamierzenie, żeby jakby stworzyć wspólne dzieło, ale jakby w różnych grupach. I efekt końcowy ma być taki spójny i to się udało chyba. Teraz poprosiłabym, żeby każda grupa zaprezentowała swój dorobek. Czyli bardzo proszę tutaj podejdźcie i pokażcie, które meble są przez Was robione. Czyli w dwuosobowych grupach pracowali. Proszę. To jest jedna grupa zrobiła takie krzesełko. Nasze dzieło. Proszę bardzo. Stolik, Wojtek. I takie drobne jakieś ozdoby wykonane tutaj. I ławeczka to jest podasz ławeczkę, przynieś ją, postawcie to krzesełko obok. Ławeczka będzie jeszcze dokończona, dzisiaj właśnie pracują nad dokończeniem tej ławeczki.